Jacek Gniadek, werbista z Santiago de Chile, zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza spod chilijskiej kordyjery Misje i Ekonomia. Szczęść Boże, buenos dias. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza. Dzisiaj pomówimy o pielgrzymce papieża Franciszka, który pojechał do Indonezji, największego muzułmańskiego kraju na świecie. Papież na zakończenie jednego spotkania udzielił błogosławieństwa bez znaku krzyża. Wzbudziło to wiele komentarzy i warto się nad tym zatrzymać. Później opowiem o wywiadzie z Jackiem Siewierą, lekarzem wojskowym, dla którego aborcja zgodna z prawem jest jak wykonanie rozkazu. Na zakończenie o odejściach z kapłaństwa i dlaczego tak się dzieje. Zacznijmy od papieża Franciszka. Żeby nie urazić muzułmanów, Franciszek udzielił błogosławieństwa bez znaku krzyża. Taki tytuł widziałem na froncie. Dlaczego błogosławieństwo w takiej formie? Zawsze ważny jest kontekst. Dialog bierze to pod uwagę. Czy papież Franciszek mógł tak zrobić? Po pierwsze, warto sprawdzić, co Kościół naucza na temat islamu. W deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate, czytamy. Tutaj cytat. Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi. Koniec cytatu. Dlaczego ten tekst jest ważny? Ponieważ jest tu przypis do listu papieża świętego Grzegorza VII, który pisze te słowa w liście do króla Mauretanii. Po drugie, papież mówi cały czas otwarcie, że Jezus jest jedynym pośrednikiem i Zbawicielem. Na przykład podczas Światowego Dnia Młodzieży w roku 2014 cytuje Jana Pawła II i mówi, cytat, nieście go, tu chodzi o krzyż, na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. Koniec cytatu. Po trzecie, w Polsce mamy dni islamu i są one po to, aby zrozumieć islam. Dlaczego mamy to robić? Franciszek w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium pisze, cytat, wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia jej, nie wykluczając nikogo. I dodaje, jak mamy to robić? Nie jak ktoś, kto narzuca nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się radością, ukazuje piękny horyzont, ofiaruje upragnioną ucztę. Kościół rozszerza się nie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie. Koniec cytatu. Dlaczego Franciszek nie zrobił znaku krzyża? Papież w Indonezji odprawił kilka mszy świętych, na których mówił o Jezusie jako jedynym Zbawicielu i udzielił błogosławieństwa w imię Trójcy Świętej. A tutaj w małym gronie, w szkole, która nie jest katolicka, wchodzi w dialog z wyznawcami innych religii i szuka tego, co łączy. Podziękował im za dobro, które czynią i życzył im, aby dobry Bóg, Bóg Abrahama, im błogosławił. Trudno sobie wyobrazić, by na takim spotkaniu miał mówić o tym, co nas dzieli. W ubiegłym tygodniu wysłuchałem wywiadu przeprowadzonego w Trójce z Jackiem Siewierą, sekretarzem stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i widzę, że logika tego człowieka jest porażająca. Mówi, że jako anestezjolog brał udział w aborcjach zgodnych z prawem i nie miał z tym żadnego światopoglądowego problemu. Dlaczego? Jacek Siewiera mówi, tutaj cytat, jestem lekarzem, składałem przysięgę Hipokratesa, a po drugie jestem lekarzem wojskowym, który rozumie wagę obowiązku. Jeśli prawo nakłada na mnie obowiązek, to ja go wykonuję. Koniec cytatu. Prawo przed moralnością, czyli do naszego życia społecznego wkrada się szybkim tempem cywilizacja bizantyjska. Niepokoi mnie również to, co mówi o COVID-19 i ciężarówkach Bergamo na kanale Zero. Jacek Siewiera był dowódcą polskiej wojskowo-cywilnej misji medycznej w Lombardii, a także polskiej wojskowej misji medycznej w Stanach Zjednoczonych. W wywiadzie mówi, że ma jeszcze zdjęcia tych ciężarówek na komórce. Kwestie Bergamo dobrze są wyjaśnione w dzienniku Zarazy.
Tutaj wracamy jednak do sposobu rozumowania polskiego lekarza wojskowego. Słuchając rozkazów, Jacek Siewiera stawia prawo ponad zdrowy rozsądek, a efektem tego była przesadna ocena zagrożenia ze strony COVID-19, które było efektem propagandy emanującej ze strony rządów i mediów. Jacek Siewiera nawet dzisiaj nie jest w stanie zweryfikować swojego stanowiska. Słuchałem w ubiegłym tygodniu także przemówienia Javiera Milei, prezydenta Argentyny, na pierwszej edycji Forum Madryckiego w Argentynie. Kolejne bardzo dobre wystąpienie, a tu fragment o COVID-19. Cytat. W wyniku tej kryminalnej kwarantanny zginęło 110 tysięcy osób więcej, niż byłoby normalnie. Oznacza to, że zginęło 140 tysięcy osób, ale za 110 tysięcy odpowiadał zbrodniczy rząd. Rząd, który, kiedy zwrócono uwagę na to, co się dzieje, wysłał swoich popleczników medialnych, tych skorumpowanych, przesadnych dziennikarzy, aby prześladowali wszystkich, którzy krytykowali kwarantannę. Przechwalali się, że są rządem naukowców. Koniec cytatu. Muszę dodać, że Jacek Siewiera w lipcu 2021 roku mówił, że globalny lockdown w marcu to była decyzja polityczna. Słuchając jednak tego, co mówi dzisiaj, nie zmienia to mojej ogólnej jego oceny. I ostatni temat. Na platformie X ksiądz Daniel Wachowiak napisał cytat. Kończą się wakacje, jak zawsze o tej porze roku niektórzy księża porzucają stan kapłański. W naszej poznańskiej archidiecezji czterech duchownych odeszło z kapłaństwa. Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest 41 diecezji, ta suma jest o wiele większa. Po chwili dopisał, jednak już pięciu. Koniec cytatu. Jeśli dobrze pamiętam, to w ubiegłym roku też było pięciu. Gdzie jest problem? Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Od tych słów świętego Pawła arcybiskup Adrian Galbas rozpoczął homilię skierowaną do księży z diecezji katowickiej. Z pewnością tego im brakowało. Do tego służą rekolekcje, dni skupienia, regularna spowiedź i codzienny rachunek sumienia, a także spotkania księży, na których jest okazja do wspólnej refleksji i dzielenia się doświadczeniem. W ubiegłym tygodniu wróciłem z Santiago. Byłem na 3-dniowym spotkaniu wszystkich współbraci z prowincji chilijskiej. Jestem w Chile, ale czuję się jak w Azji. Na 65 współbraci w prowincji 17 jest z Indonezji, tego największego muzułmańskiego kraju na świecie. Jednym z tematów były śluby zakonne. Refleksja dotycząca ślubu ubóstwa obracała się wokół transparentności i dzielenia się tym, co posiadamy, gdyż wszystko, co mamy, jak mówili współbracia, nie jest nasze, a pochodzi od ludzi, z którymi pracujemy. Poczułem w pewnym momencie, że posiadanie rzeczy materialnych i zapewniona egzystencja, mieszkanie, wyżywienie, jest obciążeniem w pracy misyjnej, ponieważ ludzie świeccy muszą martwić się o to każdego dnia. Podczas dzielenia się w grupach powiedziałem, że dobra materialne nie są złe same w sobie. Są one darem, które należy pomnożyć. W życiu misjonarza służą do pracy misyjnej. Misjonarz nie otrzymuje ich po to, aby je rozdawać, ale po to, by je pomnażać. Jest tu zasadnicza różnica. Myślę, że brakuje w Ameryce Południowej refleksji na temat teologii tworzenia. Bogactwo jest postrzegane jako zło, które posiadamy kosztem innych. Dużo mówi się tu o niesprawiedliwości. Problem widzi się na zewnątrz, a nie dostrzega się, że rozwiązanie jest w człowieku. Na razie obserwuję, muszę opracować dla siebie jakiś plan duszpasterski w nowych warunkach na następnych kilka lat. Zobaczyć słabe punkty w lokalnym kościele i wnieść coś nowego, świeżego z zewnątrz. I na zakończenie krótki fragment z dzisiejszej Ewangelii według świętego Marka z 8 rozdziału, w którym mamy pytanie Jezusa skierowane do uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? I mój krótki komentarz. Nie wystarczy wiedza o Jezusie, którą możemy dzisiaj zdobyć, szukając w internecie. Uczeń Chrystusa ma własne doświadczenie. Spotkał go na drodze swojego życia, który jest dla niego nie tylko odległym celem, ale jest także drogą, to znaczy towarzyszy mu w codziennych zmaganiach i radościach. Dziękuję za uwagę.
Zapraszam na następny odcinek za tydzień. Linki do artykułów pod nagraniem na YouTubie, jak zwykle. Szczęść Boże. Adios.